moja sąsiadka najlepsza. Ona tu mieszkała nie wiem, te 2 lata mieszkała. No ponad może 2 lata, bo ona z Norwegii właśnie uciekła tam od tego chłopa swojego, nie? A on ją jakoś tam bił, prześladował? Ponoć właśnie, bo ja tak nie wtajemniczałem sobie życie prywatne, no ale po prostu no, była bardzo miła kobieta, no. Widziałem ostatni raz w piątek, ale widziałem jego z dzieckiem. To było w czwartek? W czwartek, tak. Rano to było. I był z tym dzieckiem na targu, w sklepie nawet tutaj był, tutaj u mnie w Plusiku. I potem był, kurde, chyba prawdopodobnie pod ocekiem, powracał stamtąd, a ja zawsze jej przynosiłem jabłka takie, kurde, po prostu nie, reklamówkę jabłek dokładem i pod drzwiami i tego, nie, i pytam się jeszcze w piątek właśnie po południu, po godzinie z pracy, jakie jabłuszka smakowały, bardzo pani Krzyśko smakowały, nie, i tyle ją po prostu widziałem, nie. Ta pani Pamela? Tak, tak, tak. A ta dziewczynka, jaka ona jest? Bardzo dobra, grzeczna. W ogóle była związana z matką, także ja jestem w ogóle w szoku, że po prostu jej już nie ma, nie. Myśli pan, że ona teraz, ta dziewczynka, trafi pod opiekę dziadków? Na pewno. Oni ją tutaj odwiedzają? Dziadkowie odwiedzali? Pewnie, pewnie. Oni byli przekochani dla nich, dla niej i dla tej córki, nie. No, po prostu no, szkoda dziewczyny, bo naprawdę nie zasługiwała na takie coś, nie. Czyli oni teraz już się rozstali, nie byli razem i on tutaj przyjeżdżał do córki? Ale on tutaj był kilka... Może 2 lata temu to był motorem, pamiętam, to miał zakaz zbliżania się do tego dziecka i tam jakieś tam podpisy zbierał, a ja mu tam nie podpisywałem w ogóle nic. Czyli taka toksyczna relacja? Tak, tak, tak. A słyszał pan wczoraj jakieś krzyki albo jakieś... Nie, właśnie jestem w szoku, że właśnie jak to się w ogóle stało, nie, bo kurde blade, no przecież w piątek znikadałem, bo uśmiechnięta była. Oświęcimska policja została powiadomiona o odnalezieniu przez rodzinę zwłok 26-letniej kobiety w jej mieszkaniu. Obrażenia na ciele kobiety, rany cięte mogły świadczyć o tym, że doszło do zabójstwa. W związku z podejrzeniem, że ze śmiercią kobiety mógł mieć związek jej partner, na terenie Polski oraz Europy zostały wszczęte jego poszukiwania. Z ustaleń śledczych wynikało, że pod opieką mężczyzn znajduje się również dziecko pary. W związku z tym ogłoszony został również child alert. Jeszcze tej samej nocy duńscy policjanci na autostradzie w Kopenhadze w Danii do kontroli drogowej zatrzymali samochód marki Volkswagen Up. Za jego kierownicą znajdował się poszukiwany 25-latek, a także w samochodzie znajdowała się też jego 5-letnia córka. Mężczyzna został zatrzymany, trafił do jednostki policji w Kopenhadze. Dziecko natomiast, które z nim podróżowało, całe zdrowie zostało przekazane pod opiekę duńskich służb specjalnych. No i aktualnie prowadzone są dalsze czynności w tej sprawie. Wszczęta została również procedura ekstradycyjna. Przygotowywany jest wniosek o ekstradycję tego mężczyzny. Pan jest tutaj bezpośrednim sąsiadem. Sąsiaduje pan? Tak, bezpośrednim sąsiadem jestem. I od kiedy ta pani z córką mieszkała tutaj? No ja już tak myślę, że od roku chyba ponad. No, widywałem, w trzęsach wychodzili razem z córką, na cukiereczkę i dałem. Tak, miła dziewczynka, no, około 5 lat chyba miała ona. A wczoraj pan słyszał jakieś krzyki, jakieś... Nie, właśnie policja też mnie pytała, akurat nie słyszałem, bo się pytać, czy o 11 były jakieś krzyki, czy jakieś głos dziecka i tak dalej, ale powiedziałem, że raczej spałem, bo mówiłem, że mnie prawie w domu nie ma. Ja wychodzę rano, to wracam około 18, no bo pracuję jeszcze, nie? A tego mężczyznę, który porwał to dziecko, kojarzy pan może? Widziałem go, na twarz jest mi znajoma, no. Więc twarz mi jest znajoma, widzieć go widziałem, ale czy on wchodził tutaj, czy nie, to tego nie powiem. A jak wyglądały te czynności wczoraj? Długo tutaj pracowała prokuratura, policja? Tak, policja. Od 18 do 24. Do 24. Bo byli u mnie, też się pytali o to, czy coś nie słyszałem i tak dalej, nie? A co pan uważa w ogóle o tej tragedii? No to jest bardzo duża tragedia. To jest bardzo duża tragedia. Bo teraz co z tym dzieckiem będzie? To jest najgorsze. A dopiero ten początek, właśnie ten początek macierzyństwa, nie? Bo kobieta była młoda. Też była, nie w tym bloku, tylko w następnym bloku też była zbrodnia. Zabita została też młoda osoba, która po prostu, no, była mieszkanką w Oświęcimie. Musiało być to planowane, bo to jest przecież odległość też do pokonania, prawda? Bo ten mężczyzna podobno samochodem się poruszał. No rzekomo samochodem i rzekomo to miało być w piątek. Oni w piątek jeszcze odebrali tam dziewczynkę i że ta zbrodnia musiała nastąpić, no, czasowo.
I logicznie miesiąc, ta zbrodnia musiała nastąpić więcej w nocy z piątku na sobotę albo w sobotę rano, prawda, że on zdążył pokonać taką odległość, że się znalazł w Danii, prawda, no to też nie było tak hop, bo ja już jestem, prawda. No znieczulica duża, duża znieczulica, no ale to tak jak mówimy, ci każdy pozamykany w słoikach. Dzisiaj trudno powiedzieć, kto mieszka pod czwórką, kto mieszka pod piątką.